Witaj w podcaście CWS Życie to Rozwój. Ja nazywam się Piotr Czturek i poruszam z moimi gośćmi tematy związane ze sportem i rozwojem osobistym. Zapraszam do słuchania. Cześć. Dzisiejszym moim gościem jest Tadeusz Tessmer, trener trójboju siłowego, zawodnik, a także członek ekipy Barbell Brothers. Tematem naszego podcastu jest trening medyczny w trójboju. Witam Cię serdecznie, Tadek. Cześć wszystkim, witam Cię, Piotrek. Powiedz mi, Tadek, mam takie pierwsze pytanie. Czy trening w ogóle trójbojowy sam w sobie powoduje raczej pod względem takim funkcjonalnym polepszenie rezultatów, jeśli już mamy jakieś problemy, czy raczej pogłębia nam tutaj kontuzje, czy pogłębia nam jakieś problemy sylwetkowe? Jak to wygląda? Wiesz co, pierwsza rzecz jest taka, którą zawsze powtarzam wszystkim na początku drogi, przede wszystkim tym, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy zacząć swoją przygodę z trójbojem, czy nie. To jest to, że nie da się podnosić dużych ciężarów, mając wadę wagę. Więc jeżeli mamy kogoś, kto jest na przykład młodą osobą i nie zdążył nabawić się jeszcze wad postawy spowodowanych na przykład długim siedzeniem, nieprawidłowym chodzeniem, używaniem za miękkich butów, to praktycznie dla takiej osoby od samego wejścia mamy tylko i wyłącznie wzmacnianie prawidłowej stawy. Przede wszystkim dlatego, że bardzo dużo pracujemy nad tylnią tą, która nazywa się, która jest po prostu taśmą posturalną, więc kluczem do sukcesu było wzmacnianie taśmy posturalnej, czyli co za tym literalnie idzie naszej postawy. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi do nas z wadami postawy lub z jakiegoś rodzaju kompensacjami, które najczęściej są wynikiem wady postawy, to my musimy najpierw te wady postawy zlikwidować, żebyśmy mogli zbudować prawidłowy wzorzec i go zacząć obciążać. Inaczej, jeżeli tego nie zrobimy, to ani nie mamy progresu siłowego, ani mamy prostą drogę do tego, żeby po prostu kogoś popsuć. A powiedzmy, powinniśmy wtedy w pełni jakby skorygować tą wadę postawy, czy już po jakimś czasie możemy dodawać elementy trójboju siłowego, ćwiczeń z ciężarem? Jak to wygląda? To no, wracając do Twojego pytania, czy jeżeli zaczynamy tę przygodę już z wadami postawy i naszym pierwszym zadaniem jest ich likwidacja, to czy musimy czekać jakby, że tak powiem, do dojścia do 100% prawidłowej postawy, żeby móc zacząć obciążać wzorzec? Oczywiście nie musimy, ale na pewno musimy zlikwidować przynajmniej te główne wady postawy. Możemy je tutaj sobie bezpiecznie założyć, że te, które są widoczne gołym okiem. Czy jeżeli, nie wiem, stoisz i wyraźnie masz jeden bark wyżej niż drugi, albo stojąc, nie wiem, odkręcasz kolano, masz przesuniętą miednicę, zniesioną kifozę czy lordozę, czyli to są, wiesz, te widoczne na pierwszy rzut oka wady postawy lub płaskostopie, no to najpierw się skupiamy bardzo mocno nad tym, żeby te wady postawy zlikwidować. Oczywiście możemy już robić podczas jeszcze takiego treningu, nazwijmy to korekcyjnego, możemy już robić sobie przygotowanie pod trójbój siłowy, czyli wykonywać trening siłowy, trening oporowy, natomiast jeszcze nie będzie to stricte trening pod trójbój siłowy. A tak jak też wspominałeś tam o płaskostopiu, to powiedz mi, jeśli mamy taką mniejszą wadę związaną tutaj z płaskostopiem, to czy możemy ją na przykład troszeczkę tak kamuflować w postaci butów i używać butów do ciężaru, żeby gdzieś wywołać większą stabilizację w obrębie tej stopy, czy to jest błędne koło i raczej powinniśmy się skupić tutaj na korekcji tego płaskostopia? Założenie, że ten but zamaskuje tą wadę, czyli te płaskostopie i pomoże nam zwiększyć stabilizację, jest po prostu założeniem błędnym, bo to tylko i wyłącznie pogłębi naszą wadę postawy i na pewno nam da dużo bardziej daleko idące negatywne skutki na resztę naszego ciała. A i tak czy siak, wiesz, jeżeli założysz taki but i jesteś w stanie dzięki niemu, nie wiem, zrobić pewien progres, to po prostu przesuniesz próg stagnacji po prostu, nie wiem, o jakby kilka oczek do góry. Ale przesuwając go kilka oczek do góry, mamy od razu większą intensywność treningową, czyli większe obciążenia, więc to, co działa destrukcyjnie na twój wzorzec, jakby działa z większą siłą, jeżeli rozumiesz, o co mi chodzi. A powiedz mi, czy buty w takim razie do ciężarów, gdzie mamy podeszwę zawsze troszeczkę wyżej ustawioną, one mają jakieś przełożenie na wynik? Jest w ogóle sens stosowania ich w trójboju? Wiesz co, generalnie jest sens, ale nie u każdego. Jest to uwarunkowane po pierwsze tym, gdzie nasz dany zawodnik ma swoje mocne, a gdzie słabe strony i jak wygląda jego układ dźwigni, gdyż żeby osiągnąć jak najwyższy wynik w trójboju, potrzebujemy co do założeń ogólnych przebyć jak najkrótszą drogę sztangą, czyli tak zoptymalizować technikę, żeby nasz bój był jak najkrótszą drogą, miał po prostu, żebyśmy musieli sztangę przenosić przez jak najmniejszą ilość centymetrów. To jest jedna rzecz, a druga, żeby osiągnąć wysoki wynik w trójboju, musimy maksymalizować nasze mocne strony. I teraz tak, bardzo może być tak u części osób, że założenie butów ciężarowych spowoduje skrócenie drogi, czyli jest wypełnieniem tej pierwszej zasady, o której powiedziałem. Natomiast może się też zdarzyć tak, że założenie butów ciężarowych wcale nie skróci nam drogi, którą mamy do przebycia, tylko ją zwiększy, czyli teoretycznie działamy na minus, ale może na tyle mocno zmaksymalizować nasze mocne strony, że i tak czy siak będzie to działanie na plus. Więc w kontekście budowania wyniku, a nie w kontekście takim zdrowotnym, od którego zaczynaliśmy, to na pewno jest sens korzystania z butów ciężarowych u niektórych zawodników. Aczkolwiek dodałbym tutaj jeszcze do tego, że żeby uzyskać na tyle dominującą technikę w jakimkolwiek boju, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście potrzebujemy do tego butów ciężarowych, czy nie, potrzebujemy kilku lat praktyki. Najlepiej, żebyśmy przepracowywali i starali się zdobyć odpowiednią mobilność i stabilność, tak żebyśmy nie potrzebowali tych butów do tego, żeby móc wykonać prawidłowo przysiad. I jak już jesteśmy odpowiednio obudowani mięśniem, mamy już przedźwiganych kilka lat, to wtedy możemy, że powiem, takie małe smaczki, które podkręcają i indywidualizują naszą technikę dokładnie pod naszym kątem, naszych mocnych stron i naszych preferencji używać. Pójście w taką bardzo mocną specjalizację na samym początku drogi uważam, że jest błędne, bo zawsze będzie brakowało nam pewnego rodzaju bazy. A powiedz mi, Tadek, jakimi testami możemy sobie zdiagnozować na początku współpracy takiej trenersko-podopiecznej sylwetkę danej osoby? Czy test FMS sprawdzi nam się tutaj w praktyce, czy polecasz jakieś inne testy? Wiesz co, powiem ci tak, to zależy tak naprawdę już tylko i wyłącznie od doświadczenia trenera i jego umiejętności, ale zarówno testy FMS, jak i testy w overhead składzie, jak i wszelkiego innego rodzaju testy, czy nie wiem, testy z Kinetica, jeżeli osoba, która je wykonuje, ma w nich biegłość i widzi w nich widzi ich rezultaty, to każdy z tych testów będzie dobry. Ja osobiście nie korzystam ani z FMS-u, ani z overhead składu, bo dla mnie wykonanie każdego z trzech głównych bojów jest testem. Nie? Czyli ustawiając się do przysiadu, klasycznie low barowego przysiadu trójbojowego, wszystkie rzeczy, które tam nie działają, są dla mnie z automatu testem i jakby dla mnie to jest tak jak, wiesz, ja to czytam tak samo jak FMS, nie? Ale tak jak też wspomniałem wcześniej, dużo rzeczy też widać z samej postawy. Bo osoba nie potrzebuje nawet wykonać jakiegokolwiek ruchu, wystarczy, że przed nami stoi i już wiemy, powinniśmy wiedzieć, albo inaczej z biegiem doświadczenia i z rozwijaniem swojej wiedzy powinniśmy umieć już pewne rzeczy dostrzec, nie? Bo jeżeli, wiesz, ktoś stoi krzywo, to nie siądzie prosto. To jest, wiesz, jasne i oczywiste i jeżeli, wiesz, rozumiemy w jakikolwiek sposób biomechanikę i znamy anatomię, to czy my to wykonamy, mówię, testy FMS, czy zrobimy to właśnie na głównych bojach, czy wykonamy jakikolwiek inny test, tak naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia, nie? Bo każdy z nich pokazuje nam te same rzeczy. Ważne, żebyś ty się czuł w nich biegle, wykonując takie testy. Okej. Przejdziemy sobie teraz do takich najpopularniejszych wad podczas wykonywania ćwiczeń, jakie też obserwujemy na siłowni. Powiedz mi też problem, gdzie często się pojawia przy front składzie czy wykonywaniu low baru. To jest problem związany z ruchomością nadgarstków. Powiedz mi, jak sobie możemy z tym radzić? No to rozdzielimy sobie tutaj właśnie te dwa przypadki, bo przypadek, wiesz, z front squatu i z low bara są dwa różne przypadki. I w przypadku front squatów ja jestem zwolennikiem takiej starociężarowej polskiej szkoły. Miałem taki epizod w swoim życiu, wiesz, że przez dłuższy czas trenowałem sobie z ciężarowcami i dużo różnych ciekawych patentów, które nie wiem dlaczego nie są popularne w internecie, nie stosowali. Tam, wiesz, obojętnie jak dużą ktoś ma obręcz barkową i ramiona, nikt nie ma problemu w ciężarach, żeby zrobić chwyt ciężarowy. I oni to sobie rozwiązują w bardzo, bardzo prosty sposób, że korzystają z pasków do martwych ciągów, ale nie na takiej zasadzie, jakiej znamy z różnych filmów, na przykład z kulturystami na YouTubie, że paski owijają wokół sztangi i chwytają za górną część paska, wiesz, napinając jakby ten pasek jako linkę i przedłużając punkt chwytu, nie? Tylko zakładasz pasek do martwego ciągu normalnie tak jak na sztangę do martwego ciągu, czyli wokół nadgarstka i wokół sztangi, i wtedy zakładasz sztangę na barki. Wtedy tak naprawdę, wiesz, ten cały ciężar sztangi razem z tym paskiem dociskają ci sztangę do barków. Jest to absolutnie nieprzyjemne, boli jak sam skurwysyn, ale jak to też pokazuje ta praktyka ciężarowa, po 2 tygodniach każdy jest w stanie chwycić takiego, wiesz, bardzo mocnego rozciągania tego stawu i tych mięśni pod ciężarem. Każdy jest w stanie chwycić sztangę ciężarową. A jeżeli nie chwytamy sztangi ciężarowo do front squatów, to tak naprawdę tracimy przynajmniej połowę tego ćwiczenia, połowę dobrodziejstw tego ćwiczenia. Natomiast jeżeli chodzi o low bar, to nie zgodzę się z tym, że potrzebna nam jest jakakolwiek mobilność nadgarstka do chwytania low baru. Oczywiście widzimy wielokrotnie, i to jest głównie domeną trójboju w wersji Federacji IPF, prezentowanej przez Federację IPF, gdzie odchodzi się ze sztangą ze stojaków. I pewnie o czymś takim mówisz, gdzie najczęściej zawodnicy trzymają sztangę bardzo blisko, trzymają dłonie bardzo blisko ciała, bardzo blisko barków, sztangę nisko, i ta sztanga jest taka zakleszczona na ich wygiętych w tył nadgarstkach, nie? Dokładnie. To powiem ci tak, to jest coś, przeciwko czemu ja stoję w opozycji i nie uważam, żeby to było dobre. Uważam, że to jest kategorycznie błędne i nie uważam, żeby jakakolwiek mobilność nadgarstków była potrzebna do tego, żeby zrobić low bar. Więc nie będę się rozwodził o tym, co zrobić, żeby jak najbardziej wygiąć nadgarstek do takiej wersji przysiadu low barowego, bo jej w najmniejszym stopniu nie popieram. A w klasycznym low barze, takim gdzie, znaczy klasycznie w low barze twój nadgarstek powinien być ułożony w taki sposób, że jest przedłużeniem ramienia. Nie? Znaczy, wiesz co, Tadek, przepraszam, że ci przerwę, bo ja troszeczkę też źle sformułowałem to pytanie, bo oczywiście front skład musi być wygięty w jedną stronę nadgarstek, natomiast chodziło mi głównie właśnie, żeby ten nadgarstek był przedłużeniem ramienia w low barze. I z tym dużo osób ma problemy, ponieważ jak, wiesz, jak ustawią nadgarstek w przedłużeniu, to strasznie ich spina, mają też spięty grzbiet mocno i sam nadgarstek ich boli. I bardziej o to mi chodzi, jak można można tutaj popracować. No, wiesz co, i to jest już, to tak naprawdę nie jest w ogóle kwestia naszej mobilności i nie potrzebujemy tutaj prób uzyskania, to jest tylko problem jakby techniczny z nieumiejętnym zebraniem sztangi ze stojaka i nieumiejętnością budowania prawidłowej pozycji, że tak powiem, od góry. Najczęściej zawodnicy budują pozycję od dołu, czyli układają sztangę na plecach, nie? Potem strasznie starają się mocno jakby wbić, korzystając z nóg w sztangę, nie? Pchają nogami do przodu w stojak, nogami w ziemię, żeby ta sztanga się zakleszczyła, prawda? Przez co jakby nie napinają świadomie góry ciała, tylko to takie zakleszczenie tej góry jest następstwem tego, co robimy z naszym dołem ciała. I stąd wynikają te wszystkie mankamenty. A jeżeli zrobilibyśmy sobie tak, że nie miałbyś sztangi na sztywnych stojakach, tylko wyobraź sobie, że twoja sztanga wisi na linach. Jeżeli pchniesz w nią tak samo mocno nogami, to ona po prostu odjedzie do przodu, nie? Jeżeli wyobrazisz sobie, że ta sztanga jest na linach i będziesz pomimo tego umiał ją prawidłowo zebrać, to znaczy, że spinasz prawidłowo ciało, bo ty musisz wejść najpierw pod sztangę i ją najpierw naciągnąć na siebie, wytwarzając pełne napięcie na plecach, czyli wiesz, odciągnąć łopatki do retrakcji, do depresji, ściągnąć łokcie w dół, dopiąć cały najszerszy, dopiero na to dołożyć nogę. Jeżeli to zbudujesz w taki sposób, okazuje się, że nie ma najmniejszego problemu z mobilnością, praktycznie u nikogo, w szczególności mobilnością nadgarstka. To jest raz, a dwa, ta sztanga nie jest zakleszczona na swoich plecach, tylko ty świadomie masz zbudowane napięcie i góry, i dołu ciała. Przez to samo odejście ze sztangą, czy wyjęcie sztangi ze stojaka nie stanowi żadnego problemu. A w momencie, kiedy się tak zakleszczasz, budując tą pozycję dołu, wbijając się nogami, tak jeszcze zrobisz, wiesz, krok do tyłu ze stojaka, to ta sztanga w ogóle jest jeszcze w innym miejscu, jeszcze bardziej ci wygina te nadgarstki. I cała pozycja w ogóle jest, wiesz, inna niż ta, którą przybierałeś, ściągając sztangę. Okej, czyli głównie powinniśmy pracować bardziej nad tą prawidłową techniką, a nie nad żadną mobilnością tutaj w obrębie czysto ramiennego czy nadgarstka. Tak. To jest po prostu pójście na łatwiznę. Łatwiej jest zauważyć, że powiem, braki mobilności i sprowadzić kolejny lekki element, niż pracować nad techniką. Znaczy, wiele rzeczy, o których będziemy dzisiaj mówili, to są po prostu błędy techniczne, nie wymagające żadnego dodatkowego narzędzia, niż po prostu powrót do prawidłowej techniki, skupienie się nad każdym jednym małym szczegółem, bo zawsze chodzi o te szczegóły. Przejdziemy sobie teraz do drugiej kompensacji. Będzie ona dotyczyła łopatki. Dzisiaj dość dużo pytań mamy związane z łopatką. Powiedz mi, Tadek, jak poradzić sobie z uciekającą łopatką przy wyciskaniu? Jak w ogóle postawić diagnozę? Czym to może być spowodowane? Wiesz co, znowu tutaj się odwołam do prawidłowej techniki. Wiesz co, jak robimy szkolenia, na szkoleniach naprawdę przerabiamy bardzo dużo ludzi, którzy właśnie wyciskają w taki sposób, jak opisałeś, czyli wyciskając łopatka im wychodzi do przodu, nie? A co za tym idzie, też wychodzą barki do przodu, mamy przyciążone te barki, wynik wcale nie jest duży, cała pozycja jest rozlatana i generalnie kończymy z niezbyt wysokim wynikiem i dość dużymi bólami oraz ograniczeniem mobilności, które za tym idzie. I to, co ja zauważyłem, to jest, że ludzie najczęściej wykonujący ten błąd nie wiedzą, w którym kierunku powinni kierować swoją siłę. To znaczy, jak zapytasz się im, co oni robią ze sztangą podczas wyciskania, oni wyciskają sztangę od siebie i starają się ją wyciągnąć jak najdalej. Jeżeli ty w tym momencie wyciągnął swoje ręce od siebie jak najdalej, to automatycznie pójdziesz do protrakcji, czyli łopatka wyjdzie do góry, znaczy wyjdzie do przodu i barki wyjdą do przodu. Nie? A jeżeli zamienimy im tylko proces myślowy, że nie odpychamy sztangi od siebie, tylko siebie od sztangi, czyli ty dalej trzymasz teraz zgięte ręce przy sobie, teraz twoje dłonie mają się nie poruszyć o centymetr do przodu, ale masz jednak wyblokować łokcie, czyli musisz całym ciałem pchnąć się do tyłu, nie? I zobacz, co się wtedy stanie. Z automatu, jak to wykonasz, Twoje łopatki są coraz bardziej ściągnięte, łopatka jest zabezpieczona, Ty dalej wykonałeś ruch wyprostowania ramienia, czyli przykładając to na ruch wyciskania, mamy pełne wyciskanie, tak, od samej klatki do pełnego wyprostu, a jednak pomimo żadnej aktywacji, żadnej mobilizacji i niczego więcej, sam tylko zmianą procesu myślowego doprowadziłeś do tego, że ta łopatka siedzi na miejscu. Okej, czyli głównie tak samo jak w przypadku przysiadu, tutaj to co wspominaliśmy low bar, trzeba to technicznie po prostu rozgryźć i na tym się nastawić. Tak, ja nawet sobie pozwolił na taką małą refleksję, że generalnie większość problemów, z którymi się borykamy, wynika z tego, że ludzie nie trenują z trenerami lub jeżeli trenują z trenerami, to ci trenerzy są bardzo ubogo wykształceni pod względem trenerskim. Ale generalnie większość ludzi trenujących, już nie powiem nawet, że próby, tylko trenujących siłowo, trenuje sobie na podstawie różnych rzeczy, które znajdują w internecie i najczęściej albo są to materiały niskiej jakości, albo jeżeli są wyższej jakości, to ludzie albo ich nie rozumieją, albo traktują je wybiórczo, nikt nie ma na nich spojrzenia z zewnątrz lub ewentualnie, jeżeli się pokuszą spojrzenie z zewnątrz, nagrają film i wrzucą go na jakieś forum na Facebooku, gdzie jest miliard kolejnych internetowych znawców i zaczyna dochodzić nam do takiego paradoksu, że komputer, który miał być narzędziem pomocniczym do pracy trenera, stał się miejscem pracy trenera, a siłownia jest teraz dodatkiem do komputera w pracy trenera. Dlatego my też od dłuższego czasu właśnie w Barbell Brothers prezentujemy właśnie taki nurt, że odchodzimy całkowicie od prowadzenia ludzi online i po to stworzyliśmy swój klub trójbojowy i otwieramy kolejne kluby trójbojowe i po to też szkolimy instruktorów trójboju siłowego, żeby pozwolić ludziom, którzy chcą trenować trójbój, trenować z trenerami. Wypuszczamy rocznie kilkudziesięciu instruktorów trójboju siłowego na całą Polskę. Mamy swoje obiekty, w których trenujemy z ludźmi na żywo, bo nic innego tego nie zastąpi. I właśnie wszystkie takie drobne problemy, które tak naprawdę w takich klubach, czy przy pracy z takim odpowiednio wykształconym instruktorem po prostu nie występują. Taki instruktor się zajmuje po prostu dużo większymi problemami, bo takie rzeczy są gaszone na bieżąco i nie rosną do w ogóle rangi tak dużych problemów. Jeśli jesteśmy dalej przy temacie łopatki, powiedz mi, jak to wygląda w przypadku wiosłowania i podciągania? Czy ta łopatka powinna być cały czas w depresji, czy jednak po każdym powtórzeniu powinniśmy ją rozluźniać, znów dawać do depresji? Jak to wygląda? To zależy od wersji ćwiczenia, którą wybieramy, bo w samych wiosłowaniu, wiesz, tak jak i przyjadów, masz ponad 50 wersji. W części z nich blokujesz łopatkę, w części nie blokujesz łopatki, w części będziesz świadomie wychodził z protrakcji do retrakcji. Nie? Trzeba pamiętać też, że w trójboju mamy, każdy z bojów wymaga od nas usztywnienia pracy łopatki. Nie? Ale to nie jest naturalne środowisko pracy łopatki, więc jeżeli my będziemy ją stale tylko i wyłącznie w każdym ćwiczeniu, czyli i w głównym boju, i w ćwiczeniach uzupełniających, w ćwiczeniach akcesoryjnych i w całej reszcie ją tylko i wyłącznie usztywniali, to zrobimy sobie krzywdę. Więc potrzebujemy też, poza tym, że usztywniamy łopatkę, bo to jest dla nas ruch, sport specyficzny do naszego sportu, musimy umieć ją bardzo mocno ustabilizować z dużym ciężarem, to i tak dzisiaj potrzebujemy takich ćwiczeń, takich rodzajów wiosłowań czy podciągań, w których będziemy starali się przywrócić ten pełny ślizg łopatki. Jeżeli tego nie zrobimy, to się po prostu prędzej czy później rozjebiemy. A powiedz mi, przy jakich tak ćwiczeniach warto jest dawać tą łopatkę, powiedzmy, w niestabilizowanej pozycji, czy na przykład przy wznosach bocznych i wyciskaniu nad głowę? Brak tej retrakcji jeszcze może dodatkowo wspomóc zaangażowanie mięśni naramiennych, czy nie do końca? Wiesz co, w ruchach, które są overhead, praktycznie w ogóle powinniśmy trochę zmienić myślenie od tego standardowego retrakcja, depresja równa się zabezpieczona łopatka. bo wiesz, będzie tylko czworoboczny najszybszy stabilizują łopatkę, mięśni więcej. Zapominamy o czymś takim, że mamy na przykład taki mięśnienie w zębaty i sporo ćwiczeń wymaga od nas stabilizowanie łopatki poprzez depresję i protrakcję. I żeby nawet tutaj nie odbiegać daleko od trójboju, weźmy sobie taki przykład, jakim jest strongman. Wyciskanie belki w strongmanie nie wykonasz trakcji, wykonujemy ją na pełnej protrakcji i depresji. Nie? No tak, no na tych ciężarach to też nie ma inaczej z tymi opcji nawet, nie? No tak, tak. I chodzi o to, zobacz, że wiesz, Kieliszkowski ile teraz potem 213 czy 215 w belce, wiesz, i gdyby spojrzeć na to tym hasłem, które jest wytworzone w internecie, retrakcja, depresja równa się stabilność, no to on nie ma zrobionej retrakcji, depresji, czyli wyciska 215 w sposób niestabilny, a nie wygląda, żeby też ta tabelka chociaż w mniejszym stopniu się, wiesz, poruszała na boki, to jest coś, on to stabilizuje. Mamy po prostu inny stabilizator, tak? Zębaty, o którego też musimy dbać. A w przypadku martwego ciągu, jak ta łopatka powinna być ustawiona? Bo tutaj też są strasznie rozbieżne informacje, depresji. Czy ona powinna być właśnie w depresji, a powiedz mi, czy powinna być dodatkowo w retrakcji. Wiadomo, przy maksowaniu, czy przy takich ciężkich już martwych ciągach, no nie damy rady w pełni ją doprowadzić do tej retrakcji, ale czy jeśli mamy, powiedzmy, taki trening rekreacyjny, nie do końca bazujemy na tych bardzo dużych ciężarach, takich submaksymalnych, to czy powinniśmy raczej ustawiać w retrakcji, w pozycji takiej, powiedzmy, jakiejś neutralnej, czy do protrakcji troszeczkę, czy to nie ma większego znaczenia? Powinny być w pozycji neutralnej, w niektórych przypadkach w zależności od długości ramion w lekkiej protrakcji. I trzeba tylko powiedzieć, że to, że nie robimy retrakcji, to w najmniejszym stopniu nie oznacza tego, że nie zabezpieczamy naszego kręgosłupa, czy w jakikolwiek sposób robimy coś, co może być dla nas negatywne, nie? Bo wszystkie mięśnie, które mają nam chronić kręgosłup i chronić łopatki, to są mięśnie, które świetnie pracują w długim izometrycznym skurczu. Nie? A martwy ciąg dla pleców jest niczym innym jak izometrycznym skurczem. Tam nie ma ruchu koncentrycznego dla góry ciała. Więc to co musisz robić, to ustawić neutralnie łopatkę, ustawić neutralnie kręgosłup, napiąć to wszystko, żeby to się nie poruszyło, a tak naprawdę całą resztę wykonuje dół ciała i pośladki. Okay. Mam jeszcze, Tadek, do Ciebie pytanie, wracając do ćwiczeń tutaj związanych z mięśniami naramiennymi. Powiedz mi, czy wyciskanie typowo za głowę i w wznosach bocznych dodatkowo doprowadzanie do takiej rotacji wewnętrznej przy często tutaj mówionym tak zwanym wylewaniu wody, czy to jest kontuzjogenne, czy to zależy po prostu od naszej mobilności? Jak to się ma w praktyce? Wiesz co, powiem Ci tak, ja osobiście sam jeżeli robię unoszenia na boku, robię właśnie z tym tak zwanym wylewaniem wody, bardzo ciekawe określenie, podoba mi się, ale musimy się tu odwołać na jakiś podstawowy zasad, wiesz, jeżeli stoisz prawidłowo, napinasz prawidłowo wszystkie swoje mięśnie stabilizujące wokół kręgosłupa, pośladki i świadomie pracujesz łopatką, nie wyrzucasz wszystkiego, wiesz, kapturem, czyli pilnujesz tego, żeby jakość tego ruchu była odpowiednia, to naprawdę nie ma w tym nic złego, w sensie ja jakby wyznaję taką zasadę, że nie ma złych ćwiczeń, nie? Że z każdym ćwiczeniem możemy znaleźć coś dobrego i coś złego. I teraz pytanie tylko, czy umiemy się pomiędzy nimi poruszać i wiesz, wyciągać z nich te dobre rzeczy. Nie? Wiesz, dla samego przykładu, wspomniany wcześniej martwy ciąg możemy zostawić obok z czymś takim jak ten Jefferson Curl, gdzie robisz pełen koci grzbiet. Prawda? No jedno i drugie ćwiczenie jest jego prawidłowym ćwiczeniem, ale wiesz, jeżeli je będziemy próbowali zmiksować, przynieść je elementami, to będzie z tego jedno wielkie gówno. Lub jeżeli będziemy próbowali w martwym ciągu podnosić ciężary z Jefferson Curla i na odwrót, no to na pewno sobie zrobimy krzywdę. Nie? Więc wiesz, chodzi o to, że ja nie kategoryzuję ćwiczeń na dobre i na złe. To są po prostu narzędzia, to są puzzle w mojej układance. I to ode mnie zależy, czy zrobię z nich coś wartościowego, czy nie. Mhm. Okay. Tak jak właśnie wspominałeś o tych ćwiczeniach, że nie dzielisz na dobre i złe. Często też, szczególnie w ostatnich latach, mówi się, że powiedzmy taka osoba też rekreacyjnie ćwicząca i która spędza większość swojej pracy w powiedzmy takim siedzącym trybie, ma zawsze problem z rotacją wewnętrzną i też z napiętym mięśniem biodrowo-lędźwiowym. Czy w ogóle ćwiczenia mające na celu aktywność mięśnia biodrowo-lędźwiowego i wymuszenie tutaj rotacji wewnętrznej mają sens, czy jak ty to widzisz? Oczywiście, bo jakby ta hipoteza zawsze najczęściej zakłada takie mylne twierdzenie, że przez to, że dużo siedzimy, to te zgnacze bioder są bardzo mocne. A to jest nieprawdziwa teza, bo one najczęściej są bardzo słabe, tylko są po prostu sztywne od tego, że siedzimy 8 godzin bez ruchu. Nie? I zawsze mięśnie, które się spinają, to nie spinają się po to, żeby nas wkurwić. One się spinają po coś. Nie ma nic w naszym organizmie, co się dzieje bez przyczyny. Jeżeli któryś mięsień jest ponadprzeciętnie spięty, to znaczy, że jego synergista, czyli jego kolega, który ma do wykonania praktycznie taką samą robotę, nie wykonuje swojej roboty. Przez co on spina się, żeby to zadanie zostało wykonane. Nadajesz na przykład na swoje ciało takie zadanie, utrzymać się w pozycji siedzącej 8 godzin, a część mięśni, na przykład mięśnie pośladkowe, które powinny ci pomóc utrzymać się w tej pozycji, zaczynają nie działać, bo je wyłączasz i wszystko siedzi na zginaczach bioder, no to wiadomo, że są spięte. Nie? Więc ćwiczenie tych mięśni jest jak najbardziej korzystne. A powiedz mi, to wtedy powinniśmy łączyć rozciąganie z aktywacją tych mięśni, czy jak to w ogóle sobie ułożyć, powiedzmy, w takiej jednostce treningowej, jeśli mamy z tego typu rzeczami problem? Powinniśmy ten mięsień, który jest spięty, trenować w drugiej kolejności, a w pierwszej kolejności jego synergistę. Bo jak jego synergista jakby zostanie pobudzony do pracy, to znaczy, że mięsień, który jest spięty, nie musi już być spięty, bo tamten kolega się obudził, więc z automatu puści na nim napięcie i zyskamy większą mobilność i wtedy możemy go przetrenować w pewnym zakresie. A powiedz mi, Tadek, jesteś zwolennikiem wykorzystania rolowania piłek tutaj, lacrosse czy gum przed treningiem? Powiem Ci tak, generalnie praktycznie w ciągu całej swojej kariery zawodowej nie spotkałem się z osobami, które miały brak mobilności przeszkadzające w wykonaniu treningu. Nie? Mhm. Najczęściej to, co jakby widzimy na pierwszy rzut oka jako braki mobilności, są brakami stabilności i niepoprawną techniką. I znowu tutaj wchodzi w grę praca trenerska. Jeżeli trener umie wywołać u takiej osoby prawidłowe napięcie ciała, to najczęściej z automatu mamy dużo większe zakresy, i pilnując technikę mamy te zwiększone zakresy, więcej przetrenowujemy i nasz centralny układ nerwowy ma szansę je zapamiętać. Więc jakby pod względem zwiększenia mobilności do treningu nie uważam, żeby to było konieczne, ale do właśnie na przykład robienia takich rzeczy, jak wspomnieliśmy wcześniej przy zginaczu bioder, czyli do aktywowania naszego synergisty lub dla ludzi o większym stopniu zaawansowania lub dla ludzi, którzy mają różnego rodzaju dysfunkcje, wady postawy i tak dalej, gdzie czasami trzeba będzie po prostu rzeczywiście jakoś mniejszej fizycznie rozluźnić, żeby móc go później aktywować, to tak. Czyli odpowiedź moja, że powiem, sprowadzając jego do jednego zdania, nie uważam, żeby to było konieczne dla każdego. Są przypadki, w szczególności związane z wadami postawy lub z byciem większym zawodowcem, kiedy jest to niezwykle pomocne, ale w większości przypadków nie jest to niezbędne. Powiedz mi, Tadek, bo też na pewno z swoimi podopiecznymi bardzo często pracujesz nad stabilizacją. Powiedz mi, nad jakiego rodzaju możemy w ogóle podzielić stabilizację i w których z tych kategorii powinniśmy się najbardziej skupić? Jak to wygląda pod względem tej stabilizacji? Wiesz co, tam co do ogółu mamy stabilizację centralną i obwodową. Centralna to jest wszystko to, co trzyma Ci kręgosłup wyjścia, a obwodowa to wokół danego obwodu. Obwodem będzie na przykład cała ręka albo cała noga, nie? A takie stabilizacje, jak kiedyś, kiedyś były takie kategorie, powiedzmy na antywyprostą, antyzgięciową, antyrotacyjną, to w ogóle ma jakiś... To ma sens, bo to jest już podział, jak sobie jakby przejdziemy z centralnej do obwodowej i to, jak sobie zobaczymy tak. Masz na pewno gdzieś przed sobą smartfona, nie? Mhm. No to jak sobie położysz swojego smartfona, to jest stabilizacja centralna, nie? Taki prostokąt, którego górne jego rogi to są Twoje barki, a dolne jego rogi to są kolce miednicy, nie? Jak sobie zauważysz, każdy z tych rogów kończy się stawem obrotowym. Nie? Barki i panewki miednicy, nie? Mamy stawy obrotowe. I stabilizacja centralna to jest to, co spowoduje, że ten środek się nie wygina, a stabilizacja obwodowa to jest to, co stabilizuje ten obwód w tym ruchu na panewce, nie? Czyli na tym stawie obrotowym. I teraz tą stabilizację centralną, czyli tego naszego właśnie smartfona, możemy podzielić na to przeciwzgięciami przód, tył, lewo, prawo i przeciwko rotacji. I teraz tak, jeżeli byśmy sobie jeszcze to pod kątem takim stricte treningowym zaczęli dzielić, to wyjdzie nam z tego tak, że możemy mieć ruchy bardziej sport specyfik, albo możemy mieć ruchy związane z naszym GPP, czyli General Physical Preparedness. Na przykład w trójboju nie występuje dużo rotacji, czyli też jakby postawienie na piedestale stabilizacji antyrotacyjnej pod względem bycia sport specyfik nie jest to najlepszy pomysł, nie? Ale już na przykład stabilizacja przeciwko zgięciom przy tyłu jest jak najbardziej naszą stabilizacją sport specyficzną. Niemniej jednak dla zachowania zdrowego ciała i do tego, żebyśmy mogli wykonać nie tylko w sposób prawidłowy nasze główne boje, ale też wszelkiego rodzaju ćwiczenia wsparcia, ćwiczenia suplementacyjne, akcesoryjne, rehaby i nasze GPP, potrzebujemy rozwijać na jak najwyższym poziomie każdą jedną stabilizację, a już jakby wracając do specyfiki naszego sportu, my staramy się jak najbardziej obciążać wzorzec schodu pracując nad stabilizacją, czyli wykonywać takie rzeczy jak spacery farmera, spacery z safety squat barem, pchanie lub ciągnięcie ze sobą sam przez sleda i tam wzorzec schodu, obciążanie tego wzorca chodu jest właśnie tym, czym najwięcej w trójboju pracujemy nad stabilizacją. A powiedz mi, Tadek, co sądzisz o rozciąganiu mięśni po treningu? Wpłynie to raczej na ich zabezpieczenie, czy może powodować nam nie do końca profity te treningowe? Troszeczkę nam zmniejsza wtedy ten nasz wysiłek, który włożyliśmy w trening. Słuchaj, generalnie jestem dużym przeciwnikiem rozciągania mięśni po treningu. Raz, po pierwsze dlatego, że nie obciążając nowego zakresu nie jesteśmy go w stanie zapamiętać, to jest raz, a dwa, że jeżeli wybierzemy mięśnie do rozciągnięcia, te, które nam się spięły, tak jak już mówiłem, mięśnie nam się spinają celowo i generalnie wiesz, jakby po dobrze wykonanym treningu, jeżeli nie masz wad postawy i wszystko działało tip-top, nie powinieneś mieć żadnego mięśnia spiętego. Jeżeli jakikolwiek masz spięty, na przykład nie wiem, spinają ci się lędźwia po treningu i zaczyna się rozciągać i rozbijać, to mamy taką sytuację, że jeżeli spięły ci się lędźwia, to musimy, czyli nazwijmy to sobie tylnią ścianą brzucha, to musimy wiedzieć, co takiego musiał, kto jest synergistą tylniejszego brzucha, czyli ma takie same zadania względem utrzymania kręgosłupa w pionie, a bardziej właśnie przeciwdziałaniu jego zgięciom. No jest to przednia ściana brzucha, czyli prosty brzucha, poprzeczny i poprzeczny brzucha, nie? Jeżeli prosty i poprzeczny nie działały, to te nasze lędźwe musiały, czyli te tylnie ściany brzucha musiały wykonać ponadprzeciętnie dużą pracę, przez co się spinają, bo gdyby się nie spięły, to po prostu stałaby nam się krzywda w kręgosłup, nie? Więc skoro wiemy, że jakby cały ten kręgosłup wisi na tym, że powiem, na tym jednym włosku, jakim są spięte lędźwia, to czy naprawdę dobrym pomysłem będzie to rozluźniać? Wiesz, to co ma trzymać ten kręgosłup wtedy, nie? I oczywiście ten przypadek jest taki bardzo obrazowy, nie? Ale to się tyczy wszystkich innych mięśni, które nam się pospinały. Pospinane mięśnie równa się błędy treningowe. Nic więcej. Więc jakby no, w kontekście tylko rozciągania. Rozciąganie potreningowe nie przybliża nas do niczego, bo możemy sobie tym zaszkodzić, bo możemy właśnie rozluźnić mięśnie, które się spięły po coś. To jest raz, a dwa, że i tak się nie zapamiętujemy tych zakresów, bo nie są utrwalone. Okay, wracając jeszcze do stabilizacji, bo pominąłem tutaj jedno pytanie, które chciałem Ci zadać. Powiedz mi, co sądzisz o niestabilnym podłożu i o wzmacnianiu stabilizacji, o wszelkiego rodzaju dyskach, bossu? Czy to się w ogóle sprawdza? Czy to się sprawdza, powiedzmy, w takich pierwszych fazach, kiedy wracamy do treningu po kontuzji? W ogóle to wpływa na taką propriocepcję, czy nie? Wiesz co, trening na niestabilnym podłożu nie przekłada się na stabilność na stabilnym podłożu, co oznacza, że na przykład czy mamy benefity z pracy na niestabilnym podłożu dla trójboisty, który pracuje na stabilnym podłożu? Nie mamy. Natomiast czy mamy benefity z pracy na tak zwanych właśnie beretach i bossu dla na przykład narciarza? Oczywiście, że mamy. Nie? Więc po prostu trzeba sobie tylko to rozgraniczyć, bo jeżeli wiesz, ktoś w dobrej wierze chce wprowadzić sobie trening stabilizacji, jest trójboistą albo robi po prostu wiesz, trening siłowy, a nie jest żadnym sportowcem i generalnie w jego życiu nie dochodzi do poruszania się na niestabilnym podłożu, to wykonywanie tego typu treningu jest bez sensu po prostu, nie? Jest po prostu bez sensu, bo się nie przełoży na tą sytuację, w której on będzie potrzebował użycia tej stabilizacji, bo będzie zawsze potrzebował użyć na stabilnym podłożu. Często też właśnie, kiedy osoby chcą poprawić sobie stabilizację, używałem takiego ćwiczenia jak martwy robak i też skarżą się na jakby odczuwanie tego ćwiczenia zamiast w mięśniach tutaj brzucha w odcinku lędźwiowym. Nawet nieraz są takie minimalne dolegliwości bólowe związane z wykonywaniem tego ćwiczenia. Powiedz mi, dlaczego te osoby odczuwają to ćwiczenie stricte w odcinku lędźwiowym? Czy to jest brak jakby umiejętności prawidłowej pracy tym brzuchem, niedostateczna jeszcze stabilizacja? Słuchaj, generalnie ćwiczenie martwy robak, czyli po prostu deadbug, jest chyba jedno z podstawowych ćwiczeń, na których jakby bazujemy w nauce prawidłowego napinania brzucha w modelu pracy, jaką prezentujemy w Barbell Brothers. I jakby no mówię, jest to dla nas podstawowe akcesorium do tego, żeby nauczyć prawidłowego napinania ciała. Nie? I to ćwiczenie wykonywane prawidłowo naprawdę jest w stanie nauczyć każdego, jakby bez względu na jego poziom aktywności fizycznej, prawidłowego napinania się. Przez to, że wiesz, wykonywane na podłodze tu nie ma to różnicy, czy masz 50 kg nadwagi, czy masz 60 lat, czy jesteś, wiesz, młody, stary. Wiesz, to wszystko traci znaczenie i bardzo łatwo skupić się właśnie na tym, żeby nauczyć się tutaj prawidłowego oddychania przyponowego i bracingu i prawidłowego napinania. A to, o czym mówisz, czyli dyskomfort w lędźwiach, jest po prostu wynikiem nieprawidłowego napinania wszystkich ścian brzucha, które jest tutaj niezbędne. I dokładnie jakby tak naprawdę ten przypadek omówiłem chwilę wcześniej na przykładzie tych spiętych mięśni. Jeżeli spinają nam średnia, to znaczy nie pracujemy prostym brzucha i poprzecznym brzucha. Nie? Więc nasz kolega musi to nadrobić. To znaczy, że wykonujemy to ćwiczenie błędnie. Teraz, jeżeli wykonujemy je błędnie i nie jesteśmy w stanie się tego nauczyć i znowu nie mamy nad sobą trenera, nie trenujemy w klubie i tak dalej, po prostu poszukajmy regresji tego ćwiczenia, czyli ustawmy sobie stopy na ziemi, zegnijmy kolana i skupmy się tylko na razie na tym, żeby prawidłowo oddychać i do tego dorzucić sam ruch rąk, bez ruchu nóg. Potem z tej regresji zrobimy sobie lekką progresję, czyli tylko utrzymamy nogi pod kątem 90 stopni pod udzia do brzucha i 90 stopni pod udzia do uda. Tak? Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem. Tak? Wiesz, jeszcze nie wprowadzając ruchu. Nie? I po prostu zaczniemy od regresji tego ćwiczenia i powoli sobie dwoma progresjami dojdźmy do tego basicu, jakim jest deadbug, a potem możemy sobie to jeszcze dalej rozwijać. Okay. Wróćmy sobie jeszcze do dwóch takich kompensacji, które bardzo często występują. Powiedz mi, przodopochylenie miednicy w martwym ciągu. Jest to spowodowane najczęściej brakiem stabilizacji, ograniczeniem mięśniowym. Czym może to być spowodowane? Nieprawidłowa technika. Mhm. I albo inaczej. Bo powiedzenie przeze mnie nieprawidłowa technika jest tak naprawdę trochę skrótem myślowym, bo następstwa, które przypisuję nieprawidłowej technice, to są właśnie te rzeczy, o których mówisz, czyli brak stabilizacji najczęściej wynikający z nieprawidłowego oddechu, nieprawidłowej sekwencji napinania brzucha i tak samo jak w przypadku tego, jak rozmawialiśmy sobie o wyciąganiu sztangi w przypadku przysiadu low bar, gdzie najczęściej budowaliśmy pozycję od nogi, nie? I ten low bar nie wyglądał dobrze, tak samo też wynika, powtarzamy ten błąd w martwym ciągu, czyli ustawiamy się, mamy bardzo wysoką pupę, plecy są mocnym kątem w stosunku do tułowia, gdzie jest to pozycja, w której ciężej nam je dopiąć, nie? I jakby jeszcze nie zaczniemy dobrze podnosić, dobrze napinać pleców i naciągać sztangi na siebie, a już zaczynamy mocno pracować nogami w ziemię. I zespół tych rzeczy, o których teraz powiedziałem, dla mnie to jest nieprawidłowa technika. To jest coś do ogarnięcia dla trenera. Nie? Ale tak naprawdę jakby pod kątem zrozumienia o co mi chodzi, no to na potrzeby tego podcastu to właśnie powinienem to tak robić. I znowu to nie są problemy, które się nie da zlikwidować w minutę. Okay. A powiedz mi, czy mogłoby wystąpić coś takiego, że jest tutaj bardzo, bardzo aktywny na przykład mięsień czworogłowy, uda i to powoduje jakoś lekko, czy nie ma tutaj bezpośredniego przełożenia? Że wiesz, że ktoś ma po prostu bardzo słabe mięśnie dwugłowe uda, mocne czwórki, takie dominują bardzo i on przy tych dolnej fazie martwego ciągu właśnie popuszcza tutaj w odcinku lędźwiowym całe to napięcie i dochodzi do przodopochylenia miednicy. Czy w ogóle... Tutaj musielibyśmy tylko wtedy to rozwiązać, że jeżeli on na przykład z pewnym ciężarem był w stanie zrobić prawidłowo, a od pewnego ciężaru nie jest w stanie, to tak, to co mówisz jest prawdą, nie? Ale jeżeli wiesz, od 10 kg występuje taki błąd, to na pewno jest błąd techniczny i da się go zrobić właśnie prawidłowym ustawieniem zawodnika, wydaniem mu odpowiednich komend i dbaniem jakby o odpowiednią sekwencję napinania i ruchu. Okej, dobra. Omówimy sobie jeszcze ostatni już taki element w przypadku przysiadu. Uciekająca miednica bardzo często się zdarza. Czy ona tylko może być spowodowana osłabionym mięśniem pośladkowym średnim, czy mogą być tutaj jakieś inne dolegliwości? Uciekająca miednica, masz na myśli miednica, która z dołu przysiadu strzela cię do góry pierwszej, do tyłu, czy masz na myśli shift boczny? Shift boczny. Shift boczny to nie tylko pośladek, To mogą być również przywodziciele, może być to również następstwo jakiejś patologii na jednej stopie, czyli miałeś na przykład, nie wiem, skręconą kostkę na prawej stopie, znaczy skręconą na prawej stopie, skręconą prawą kostkę, która źle została wyprowadzona i już twoja kostka będzie się układała na przykład bardziej do środka, co za tym idzie, kolano będzie się układało bardziej do środka i będziesz odciążał nogę, przesuwając biodro w tym wypadku w lewym kierunku, nie? Trzeba pamiętać, że takie rzeczy jak shift boczny to jest dla nas bardzo prosta informacja. Jeżeli podczas obciążania uciekamy biodrem, czy uciekamy jakimkolwiek stawem od osi symetrii w kierunku jednego stawu, to znaczy, że idziemy w kierunku najsilniejszej do nas dźwigni. Nasze ciało jest ekonomiczne, nie? Czyli wykorzysta zawsze to, co mamy. Ten aparat, w którym mamy największą łatwość do podnoszenia, czyli ten, który jest silniejszy, od tego, który jest słabszy, będzie uciekało. Więc daje nam to po prostu prostą informację, że jesteśmy niesymetrycznie silni, że jedna strona jest silniejsza od drugiej. I teraz trzeba po prostu znaleźć powód tej asymetrii siły, czy on wynika właśnie z nieprawidłowej postawy, czy może być na przykład tak, że nie wiem, mamy neurologiczne zmiany wynikające, że na przykład mamy uszkodzone nerwy, czy nacisk na korzenie nerwowe od którego słupa w kierunku jednej nogi. Tych przyczyn może być bardzo dużo, nie? Niemniej jednak ta informacja, że występuje shift boczny, pokazuje nam, że która strona jest słabsza, która mocniejsza. Ale przyczyn tego, mówię, może być bardzo dużo. Od problemów ze stopą, kostką, kolanem, przez osłabione przywodziciele, pośladki, poprzez nawet, nie wiem, poprzez zablokowaną żuchwę po jednej stronie. Czyli bezpośrednio nawet żuchwa może rzutować nam tak daleko, tak? Jeśli chodzi o... Tak. To jest taśma Mayersa, nie? Taśmy wewnętrzne. A powiedz mi, czy mógłbyś nam jeszcze właśnie polecić takie książki dotyczące treningu medycznego, tak jak przed chwilą też wspominałeś, Taśmy Mayersa, czy jakieś też inne publikacje? Wiesz co, powiem Ci, że mało jest takich publikacji, które bym polecał całościowo. Nie? Najczęściej jest tak, że wiesz, że traktuję jakby wybiórczo, no, wybieram z nich jakby konkretne rzeczy, z którymi się zgadzam, które działają i które przetestowałem. Znaczy, czy zawsze testuję wszystko, ale na pewno tak, taśmę Mayersa, zrozumienie taśmy Mayersa naprawdę bardzo, bardzo pomaga każdemu trenerowi w pracy. Dodatkowo książka z Kinetica, tam właśnie znajdziecie bardzo dużo różnego rodzaju testów funkcjonalnych, które możecie sobie wykonać do sprawdzania tego, czy poszczególne mięśnie czy stawy działają prawidłowo. Co jeszcze? Wszelkiego rodzaju książki o GPP z West Side'u, to na pewno. I co mi tam jeszcze ostatnio chodziło takiego po głowie? Nie wiem, powiedzmy, że skupmy się na razie na tych trzech rzeczach, czyli taśmę Mayersa jako absolutna podstawa podstaw, Kinetic, jeżeli chodzi o testy, to pomoże Wam bardzo jakby taśmy Mayersa w połączeniu z testami z Kinetica dają już jakby Wam bardzo precyzyjne narzędzia do pracy. Łatwo zobaczyć, które ogniwo na danej taśmie na mnie działa i czym może się to charakteryzować. I GPP z West Side'u Louie'ego Simmonsa mam już wtedy naprawdę bardzo dobrą bazę do tego, żeby pracować z ludźmi. Okay. Linki oczywiście do nas książek dodamy sobie w opisie. Dzięki wielkie za udział w podcaście, Tadek. Powiedz mi, gdzie nasi słuchacze mogą Cię spotkać na co dzień, jak się z Tobą mogą skontaktować? Słuchaj, w Gdyni prowadzimy właśnie z Pawłem Kingiem nasz klub Barbell Brothers, to jest klub, który się nazywa Outlaw Barbell i tam na co dzień prowadzimy treningi naszych sekcji, sami trenujemy. Można się ze mną skontaktować też przez nasz fanpage na Facebooku Barbell Brothers albo napisać do mnie prywatną wiadomość na moim Facebooku. Oczywiście wszystkie odnośniki do Tatka social mediów znajdziecie w opisie pod filmem i podcastem. Dzięki raz jeszcze za rozmowę. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Do zobaczenia.